Przecudne stopery pod drzwi, nowe zapachy, balsamy do ust, ręczniki, tutaj coś do szkoły, imitacja futerka, taki malutki dywanik i wiele, wiele innych. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na specjalny odcinek promocji tygodnia do Action. Tak mnie zlało, że po prostu mam nadzieję, że Wy macie ze sobą parasolkę, bo ja poszłam nagrać dla Was przegląd bez parasolki. Wróciłam cała mokra, tak więc no takie dzisiaj przyjemności mnie spotkały. Kosz na śmieci niecałe 30 zł. Kolejna poducha, słuchajcie, 60 na 70, ale ta chyba jest gorsza od tej, co Wam pokazywałam kiedyś w Pepco. I nie w Pepco, w Biedronce, przepraszam. Tak więc chyba się skuszę na tą Ziska, bo tutaj faktycznie dobrze ktoś napisał, że te poduchy są fajne w Zisku. Lustro na drzwi, tutaj macie 30 zł, ta poduszka 40 zł kosztuje. Jestem ciekawa, jak spędzacie dzisiejszy dzień, bo u mnie paskudnie pada. Nie zdążyłam dzisiaj wrzucić Pepco, tak więc jutro będzie Pepco i będą jeszcze dwa inne sklepy, które dzisiaj nagrałam. Więc mam nadzieję, że tam zaglądniecie jutro do mnie i wynagrodzicie mi ten deszcz, który mi dzisiaj zlał. Dobra, lecimy dalej. Koce. Koce za 28 zł. U mnie tylko dwa kolorki. Różowy i taki brązowy. Teraz będzie chyba mania na futerka. Wymiary to 150 na 200. Są bardzo milusie, przyjemne. Wczoraj też nagrałam takie poszewki, ale to będzie nie w odcinku promocji tygodnia, tylko w nowościach Action i jutro zobaczycie na kanale. Te materiałowe ozdoby jesienne już były na kanale, teraz 5 zł. Prześliczne nowe skrzaty pokazały się na półeczkach i macie je w tygodniu promocyjnym za niecałe 7 zł. Wczoraj pokazałam na kanale te lusterka niedźwiedzie czy misie. One mają taki fajny barankowy dookoła materiał, a teraz jest kotek, tak więc to jest nowość, zapłacicie za nie 15 zł. Świeczki, które mają ten strzelający knot podobno, bardzo ładnie pachną, kosztują teraz 19 zł. Tutaj macie jeszcze zapachy, wkład do właśnie dyfuzora 14 i tutaj te zapachy, które mają przepiękną buteleczkę 14 zł. Jeżeli szukacie innego zapachu, to musicie zobaczyć jeszcze na tych półeczkach, gdzie są perfumy i te zapachy, bo tam mogły zostać, bo u mnie widzicie są tylko 3. Kosze do przechowania. Bardzo fajne. One już też były na kanale. Teraz od 7 zł do 15 i 15 zł zapłacicie za te największe. 14 niecałych złotych są lampki solarne do ogrodu, ale co najbardziej mi tutaj się spodobało, bo w tym tygodniu, to między innymi ta trawka. Bardzo ładna ozdoba do domu i teraz kupicie ją w ciekawej cenie. Wiszący sztuczny kwiat w doniczce, niecała dyszka. Tutaj przybory do szkoły, bardzo fajne zestawy, 7,20 i 11,80. Organizer hobbystyczny, ale nie tylko, słuchajcie, 7,20. Tutaj naprawdę możecie sobie wrzucić nawet jakieś bransoletki, czy pierścionki, czy kolczyki, bo mają tak malutkie, wąskie przegródki, że idealnie się zmieszczą. Te markery już są jakiś czas w Action i teraz możecie je kupić w tygodniu promocyjnym w ciekawej cenie. W zestawie macie 12 sztuk, choć jeszcze na półeczkach widziałam za 3,99 4 sztuki, więc jeżeli nie chcecie kupić aż 12 kolorów, a 4, to możecie kupić za 4 niecałe złotych. Tutaj nie ma ceny, więc musicie zerknąć do gazetki, by zobaczyć, może u Was akurat będzie ta cena. Mata wejściowa, tutaj mamy 70 na 120 cm, niecałe 4 dyszki i za niecałe 15 zł są wycieraczki. Ja kiedyś kupiłam taką wycieraczkę w Home Menu i bardzo dużo piachu tam się zatrzymuje. Ciężko się ją czyści, więc ja wolę te klasyczne, o właśnie takie. Za 2 dyszki teraz możecie kupić taką dużą, więc polecam. Mniejsze są w Pepco. One są też fajne, chociaż tutaj w Action też kiedyś widziałam, nie wiem czy jeszcze są, ale w Pepco na pewno kupicie takie. Ciekawe, tanie ściereczki do naczyń i tutaj macie za 5, niecałe 50, bardzo dużo jest tutaj wzorów do wyboru, bo są aż 2 półeczki.
I w takiej samej cenie są też ręczniki kuchenne i też macie dwie półeczki, czyli do wyboru, od koloru do wyboru. Kartonowe pudełko do przeprowadzki, ale i też może do organizacji na przykład na strychu jakichś rzeczy, które są, wiecie, sezonowe. 3,50 tutaj jest już takie, taka folia bąbelkowa w rolce za 7 zł. Ona jest naprawdę duża, więc się opłaca, jak ktoś dużo wysyła i potrzebuje zapakować właśnie w taką folię, to teraz tanio w Action. A tu już wszystko do malowania i nie tylko, takie gadżety, o, chusteczki 5 zł, brew 12,50, finish 17,50, 65, 33. Lecimy dalej, dezodoranty 8,50 z Niwejki, klasycznie żele, kremiki, to często jest na półeczkach w Action, końcówki do szczoteczek też, ale zobaczcie, tym razem mamy taki balsam do ust i u mnie są dwa tylko te zwierzątka do wyboru. Mamy tygryska, bądź to jest chyba małpka. Tak mi się wydaje, że to jest małpka. Oczywiście tutaj na pewno znajdzie się osoba, jeżeli to nie jest małpka, która mi napisze. Zestawy kubeczek szczoteczka dla dzieci 10 zł, 4 niecałe złote ręczniki do włosów. One są rewelacyjne właśnie jak umyjecie głowę, by sobie w taki turban zawinąć włosy. Opaski, słuchajcie, kosmetyczne, one idealnie nadają się przy demakijażu, 4 zł, bądź na przykład przy takiej pielęgnacji, którą sobie robicie wieczorem bądź rano. Ja w niedzielę mam takie sobie swoje spa, gdzie jeszcze nakładam maseczki. W końcu zaczęłam testować te maski z Action, więc dam Wam znać, jak one się sprawdzają. Majteczki, bokserki dla panów 14 zł, tutaj dla pani 23 zł, taki czteropak i możecie kupić takie z wysokim stanem za 20, też niecałe 3 zł. I również tu jest czteropak. Skarpetki 11 zł, już takie, wiecie, dłuższe, a te już są w ogóle mega, mega wielkie, 8 zł, 3 sztuki. Futerkowe klapki, takie kapciuszki, no bardzo ładne, mięciutkie futerko. U mnie 3 takie do wyboru modele i beż, bądź taki czarny, bądź brązowy, a u góry te paseczki takie przekładane są w dwóch kolorkach i tak one tutaj się prezentują. Zadyszkę możecie kupić chodnik łazienkowy, on jest bardzo mięciutki, przyjemny w dotyku. Myślę, że na nim będzie się Wam wygodnie stało. No i poza promocją zobaczcie, jaki znalazłam świetny kwadratowy porcelanowy zestaw. No coś pięknego. Musicie to zobaczyć. No i lecimy na te stopery. Mamy sówki i tutaj jeszcze jest jeżyk. Ale zobaczcie, jakie fajne. One mają takie kwadraty złota. Każdy stoper jest ozdobiony takimi właśnie malutkimi złotymi kwadracikami. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Beżowy, szary i czarny. I tak prezentują się kotki, a tutaj macie jeżyka, sowę i liska. No ten lisek bardziej, o, zobaczcie, gdzie to lisek? To bardziej przypomina misia. Ale okej, okay, niech będzie lisek. No takie fajne nowości na półeczkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na wczorajszy przegląd. Tam były nowości, naprawdę bardzo fajne organizery do lodówki i przegląd z Pepco, totalna petarda. Już tyle nowości jest, a dzisiaj znowu nagrałam dla Was fajne rzeczy, więc jutro wleci też petarda przegląd. Ten przegląd miał cudowne lustra, które musicie zobaczyć. To jest w ogóle hit TikToka już chyba od 2 lat. CCC, najnowsza kolekcja i dzisiaj jeszcze wejdzie druga część, botki i nie tylko, tam są też fajne rzeczy, musicie to zerknąć, zobaczyć. Będzie mi bardzo miło. Na kanale Vloxilla też wyleciały Half Prince i Nanu Nana, bardzo fajne rzeczy, a dzisiaj wrzucę wczorajszy zaległy sklep Mojito, ale mam jeszcze ochotę jechać, nagrać coś, więc w najgorszym wypadku jutro wrzucę. A teraz zostawiam Was z czymś, co lubicie. Życzę Wam cudownego dnia, mimo że mnie tak pada, jest tak paskudnie, to zobaczcie, o czym ja Was pytam. Dzięki za subskrypcję kanału. Dzięki za wszystkie wspaniałe komentarze. Jesteście przecudowne. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia jutro. Cześć, pa.